Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo prosimy tradycyjnie o informację, czy nas widać i słychać dobrze. Ja w międzyczasie, czekając na informację od Państwa, przedstawię, chociaż dzisiejszego gościa przedstawiać nie trzeba. Znany Państwu i nie tylko, myślę już, nie tylko nawet w powiecie grodzickim i Polsce, ale na całym świecie. Maciej Klociński, kulturoznawca, muzyk, piosenkarz czy śpiewak, by trzeba powiedzieć, jak panie Macieju lepiej. No i znawca starych płyt, o czym dzisiaj będziemy usłyszeć. Nie tylko ciekawe historie, ale także utwory z płyt, które są w posiadaniu pana Macieja, to ja oddaję głos panu Maciejowi i udanego wykładu. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie panu Danielowi i dziękuję wszystkim państwu, że jesteście. Jest to dla mnie nowe też doświadczenie, bo spotykamy się zdalnie. Ja muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu prowadzę taką formę. Jeszcze nigdy nie miałem przyjemności. Wprawdzie nagrywałem się już kilka razy dla państwa, ale nigdy nie odbywało się to właściwie zdalnie na żywo. Dziś będę miał przyjemność pokazać państwu kilka płyt ze swojej kolekcji. Będą to zarówno płyty szelakowe, czyli te odtwarzane na 78 obrotów na minutę, płyty kruche, twarde, których bardzo mało zostało do dzisiejszych czasów, bardzo mało ich zachowało się ze względu na właśnie materiał bardzo kruchy, wrażliwy, z których zostały wykonane, jak i te płyty winylowe, państwu może bardziej znane, tak zwane long play, czyli płyty długogrające, płyty winylowe. Zacznę od takiej refleksji, że wprawdzie kolęd jeszcze nie słuchamy, nie mamy jeszcze świąt, ale przyszła już zima kalendarzowa, no trudno nam w to uwierzyć, dlatego wybrałem piosenki, które pozwolą nam troszeczkę wyobrazić sobie tę zimę i ten śnieg, bowiem wszystkie piosenki, które dzisiaj zabrzmią w tej mojej krótkiej prezentacji, będą dotyczyły nie tyle okresu świąt, nie tyle zimy, co śniegu. Właśnie śnieg będzie tematem przewodnim. No i od czego mamy wyobraźnię, żeby ten śnieg sobie właśnie wyobrazić i jakoś unaocznić. I właśnie po to będzie nam dzisiaj służyła piosenka. Proszę państwa, kto zaczyna dzień od muzyki, ma miły nastrój i ma wiele, wiele energii do dalszej pracy, po to, żeby dzień był miły i udany. Chciałem zacząć od tanga, którego autorem jest Tadeusz Kwieciński. Tango nazywa się Pada śnieg, a w 1936 roku z orkiestrą Wiktora Tychowskiego, orkiestrą gitar hawajskich, w której orkiestrze właśnie Wiktor Tychowski, bardzo znany muzyk, który grał przed wojną na gitarze hawajskiej, tym pięknym, niezwykłym instrumencie, w 1936 Mieczysław Fok nagrał ten utwór. Proszę zwrócić uwagę na głos Mieczysława Foga, który jest piękny, pozbawiony jakiejkolwiek maniery, bardzo dźwięczny, szeroki i powiedziałbym głęboki. To jest głos barytonowy. Oczywiście Mieczysława Foga nie muszę państwu przedstawiać. Artysta, który wywodził się z chóru Dana, przedwojennego chóru rewelersów. Tak więc tango pod tytułem Pada śnieg. To nie jest Pada śnieg, puszysty, biały, miękki, biały Boston, piosenka bardzo znana później po wojnie, którą państwo też na pewno kojarzą, tylko to jest tango Pada śnieg Tadeusza Kwiecińskiego. I chciałbym rozpocząć na tym gramofonie z lat 50. państwu puścić. Mam nadzieję, że jakość dźwięku nie będzie zła. Thank you.
wiosny śnieg, smutno w sercu i smutno na dworze. Jestem sam, zupełnie sam i przez szyby spoglądam na świat. Minął już mój cudny sen, dziś mi w bólu już nikt nie pomoże. Został żal, ogromny żal, że mi ktoś me wielkie szczęście zdradł. Dawniej śnieg, pierwszy śnieg, tyle chwil radosnych dawał nam. Dzisiaj śnieg budzi żal, bo odeszła się z oskalem sam. Pada śnieg, srebrzysty śnieg, fantastyczne na szybach lśnią kwiaty. Jestem sam od tylu lat, odkąd poszła się umarł dla mnie śmiać. Właśnie ten charakterystyczny, piękny instrument to była gitara hawajska. Tak wygląda płyta. Ona brzmi bardzo dobrze, ponieważ jest zachowana w dobrym stanie. Płyta lśni się. Tak można właśnie odróżnić stan płyty przedwojennej. Jeżeli jest szara, to znaczy, że już jest zdarta, zgrana, ponieważ kiedyś do odtwarzania takich płyt korzystano z gramofonu akustycznego, umożliwiającego odtworzenie dźwięku metodą mechaniczną. Taki gramofon miał sprężynę, która po nakręceniu uruchamiała talerz, który kręcił się, i metalowa igła odtwarzała dokładnie w ten sam sposób zapisany dźwięk. Także to był Mieczysław Fok. Ja zaplanowałem to spotkanie tak, że Mieczysław Fok otworzy nasze spotkanie i również je zakończy. Teraz posłuchamy kolejnej płyty, a będzie to artystka, która nazwana została już bardzo dawno temu królową polskiej piosenki. I mało tego, wylansowała przebój, który był przebojem całego XX wieku. Dokładnie ten przebój wylansowała w 1954 roku, kiedy po raz pierwszy zaśpiewała go w Warszawie w hali Gwardii z orkiestrą Jana Cajmera, orkiestrą taneczną Polskiego Radia. Był to Pierwszy siwy włos, tango, niezwykle popularne tango Henryka Jabłońskiego i Kazimierza Winklera. Kazimierz Winkler później napisał swoje słowa, ale podczas pierwszego wykonania właśnie wtedy w hali Gwardii w 1954 roku Marta Mirska bisowała ten utwór aż 14 razy, proszę Państwa. I Marta Mirska to będzie nasza druga artystka, która teraz przed Państwem wystąpi. Ja pokażę Państwu fotografię pani Marty Mirskiej z okresu jej świetności artystycznej, czyli z lat 50. Proszę Państwa, słowo o Marcie Mirskiej. Naprawdę nazywała się Alicja Nowak, Alicja Nowakówna. Przyszła na świat razem z naszą niepodległością w 1918
roku. Urodziła się przy ulicy Płockiej w Warszawie i przy tej ulicy mieszkała z siostrą i z rodzicami. I w 1935 roku państwo Nowakowie razem ze swoimi córkami wyjechali do Wilna. I w 1940, kiedy przeczytała w gazecie ogłoszenie, że poszukiwana jest dziewczyna, refrenistka, ogłoszono konkurs, ten konkurs nazywał się Konkurs Młodych Talentów, Marta Mirska zgłosiła się do tego konkursu i proszę Państwa, poszła ubrana bardzo skromnie, bardzo zdziwiło ją to, że zachwyciła publiczność, śpiewała tango notturno i właśnie tym tangiem z repertuaru Poli Negri wygrała ten konkurs. Inne konkursantki były ubrane w pióra, w kapelusze, piękne suknie. Wyglądały jak gwiazdy estrad. A Marta Mirska, proszę bardzo, tutaj fotografia z lat 50., fotografia Lucjana Fogiela, Marty Mirskiej w jej mieszkaniu przy ulicy Alei Wyzwolenia, przy Alei Wyzwolenia 9 w Warszawie, gdzie mieszkała. I Marta, to był pseudonim powstańczy, żołnierze Armii Krajowej do Wilna przyszli do domu państwa Nowaków i Marta Mirska, przysięgając na krzyż, przyjęła pseudonim Marta. A w 1940 roku, kiedy wygrała wspomniany konkurs, stała się już bardzo popularną, automatycznie wykonawczynią piosenek, zaczęła śpiewać w kawiarniach Wilna, z których to kawiarni najpopularniejszym był Biały Sztral. Przy ulicy Zamkowej, tam w Wilnie, Marta Mirska wstąpiła do kabaretu Ksantypa Janusza Minkiewicza. I proszę Państwa, zaczęły się jej sukcesy i występy w Wilnie. Nawet gratulowała jej osobiście Hanka Ordonówna, gwiazda filmowa, nasza przedwojenna gwiazda warszawskich kabaretów i wspaniała piosenkarka. Proszę Państwa, w 1947 roku zadzwonił do Marty Mirskiej kierownik największej powojennej wytwórni płyt gramofonowych w Poznaniu, pan Mieczysław Wejman, i śmiało zadeklarował, że nagra w swojej wytwórni każdą jej piosenkę. Jest tak zachwycony jej pięknym, niskim, dźwięcznym, pięknie brzmiącym altem, bo Mirska śpiewała jednym z najniższych głosów kobiecych, czyli głosem altowym. I Wejman zadeklarował, nagramy każdą pani piosenkę, jaką tylko sobie pani życzy. I w 1947 roku najpierw z Wilna pojechała do Łodzi, a później w 1947 od razu do Poznania i nagrywa swoje pierwsze płyty, nagrała 55 piosenek w wytwórni Mewa w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 17. W tym, proszę Państwa, dwie piosenki ludowe w duecie z Janem Ciżyńskim, pierwszym powojennym polskim piosenkarzem. Nie tylko nagrywała płyty w tej wytwórni, te płyty miały etykietę Melodie. Tutaj pokażę Państwu taką płytę. To jest płyta Marty Mirskiej, jedna z tych wszystkich, które nagrała w Poznaniu. Ale ona, właśnie Mirska, jest też poetką, układa teksty swoich piosenek. I tak wszystkie przeboje, które są dziś popularne w jej wykonaniu, między innymi Wspominałam ten dzień, Państwo na pewno to znają, Wspominałam ten dzień, jak gdyby wczoraj, to był żeński tekst w pierwszym wykonaniu właśnie autorki Marty Mirskiej. Aloha, Rendezvous, Jedzie pociąg, to są wszystko przeboje, które na wiele lat stają się evergreenami, hitami muzyki rozrywkowej. Po drugiej stronie jest piosenka Przypomnieć Ci, słynne tango z orkiestrą Paszkieta, a Zawiany Świat to właśnie jest walc. Walc zimowy dotyczący śniegu. To jest walc, który Marta Mirska w 1947 nagrała z orkiestrą Leszka Rezlera. Posłuchajmy, proszę Państwa, tego Zawianego Światu. Świat zawiany to ta piosenka. Thank you.
pewnego nad ranem śniegiem cały świat zamiany. Jak niesie kuszynce tumany, wariowany pogrywa tam. Tańczy w prawo i w lewo i w przód i w tył, wciąż kręci się żelazny tył. To się ściele po ziemi, o górę mknie, to sprawi się święta i brnie. I śmieją się do nas bałwany, jak kulane porcelany. A świat cały kufel zamiany, świetno biały cały świat. Wytwórnia Mewa w Poznaniu, która tłoczyła etykiety pod dwoma nazwami. Mewa, tam szczególnie były utwory operowe i muzyka klasyczna, utwory Chopina między innymi, i melodie, czyli płyty z muzyką taneczną, muzyką rozrywkową i śpiewaną, instrumentalną do tańca. To ta wytwórnia Mewa, proszę Państwa, to była maszyna produkcyjna. Płyty tłoczono z dnia na dzień. Cały czas produkowano różne piosenki. Wytwórnia zatrudniała i solistów różnych i zespoły instrumentalne. Nazywały się wtedy to zespoły jazzowe, proszę Państwa. A kolejną płytą właśnie z tej wytwórni będzie płyta, na której został utrwalony głos pana Zenona Jarugi. Zenon Jaruga to również gwiazda, artysta radiowy, artysta, który, proszę Państwa, przewodził trio rewelersów Sałka. Naprawdę nazywał się Zenon Sałk, miał pseudonim Zenon Jaruga i właśnie w tym trio rewelersu występował Mieczysław Wojnicki, znany pan Jabłuszko. Pan Jabłuszko, który śpiewał o kaczuszce, Mieczysław Wojnicki. A tutaj solo, piękne tango, do którego słowa napisała Janina Gilowa, Tina Dolecka, bardzo słynna powojenna autorka tekstów piosenek, głównie tang, napisała tu słowa: za oknem pada śnieg. Przepiękne tango. Mieliśmy walc, teraz będziemy mieli tango dla odmiany. Śpiewa Zenon Jaruga. Thank you.
zimny śnieg, mój wyje pusty. Na twoim sercu leg, niosąc zapomnienia nas. Zenon Jaruga śpiewał jeszcze jedną piosenkę o śniegu, również utrzymaną w rytmie tanga. Muzyka i słowa Eugeniusz Żytomirski. Tango Śnieg z Orkiestrą Jastrzębskiego śpiewa Zenon Jaruga. Posłuchajmy. To był Zenon Jaruga, a teraz zaprezentuję Państwu również płytę wytwórni Mewa, płytę Melodię z piosenką z filmu Gospoda Świąteczna. Będzie to Biała Wilia. Tę piosenkę Państwo znają. A skąd? No stąd, że chór Fermata, proszę Państwa, ją śpiewał wielokrotnie i słowa, te, które Państwo słyszeli w wykonaniu chóru Fermata, napisała pani Alicja Paciory. A tutaj, proszę Państwa, są słowa, które były znane jako przebój. Jako przebój w latach 40. Śpiewa Jerzy Chmielewski. Byłem zaskoczony, kim jest Jerzy Chmielewski, kiedy pierwszy raz ta płyta w oryginalnej kopercie, proszę bardzo, sygnowanej z znakiem firmowym Melodię, czyli z tym znakiem tych płyt, tej wytwórni, wpadła mi w ręce ta płyta i nie wiedziałem, kim jest Jerzy Chmielewski. Okazało się, że jest to Jerzy Kulesza, słynny baryton, śpiewak operowy, artysta Teatru Warszawskiego, Opery Warszawskiej. I proszę Państwa, jak to się stało, że dokonał w Poznaniu wtedy pod koniec lat 40. kilku nagrań, było ich chyba 8, o ile dobrze pamiętam, właśnie z wytwórni Mewa.
Śpiewał wtedy w chórze rewelersu, wówczas w Poznaniu, który się nazywał Chór Morgana. I występował w kawiarni u Kruka. To była kawiarenka, w której on śpiewał. I pewnego dnia przy kawce, proszę Państwa, siedział sobie dyrektor wytwórni Mieczysław Wejman, o którym już wspomniałem. Usłyszał już tego człowieka, ten piękny barytonowo głos, i zaproponował mu nagranie. Pan Jerzy Kulesza był wówczas uczniem szkoły operowej i było bardzo niedobrze, jeżeli by profesor dowiedział się, że jego uczeń w trakcie trwania nauki w szkole, w trakcie czasu jego edukacji poszedł do wytwórni nagrywać muzykę taneczną, rozrywkową, czyli muzykę no, lżejszą niż operę, niż opera, niż ta sztuka wysoka, której oddaje się ten uczeń, uczy się na śpiewaka operowego. No więc proszę Państwa, nadano mu pseudonim Chmielewski, tak żeby nikt się nie zorientował. No po latach oczywiście sprawa wyszła, płyta została nagrana i bardzo dobrze, bo śpiewa przepięknym głosem. Zresztą śpiewał wiele jeszcze przebojów, piosenek, na przykład tango Wierz mi dziewczyno, że kocham cię i gdybym tylko mógł. To jest jego przebój. No posłuchajmy tej zimowej piosenki Biała Wilia z filmu Gospoda Świąteczna, Slow Fox. Śpiewa Jerzy Chmielewski. Jerzy Kulesza. Proszę Państwa, teraz chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę, która nazywa się Zimowa Piosenka, z tekstem Jerzewskiego i muzyką Waldemara Kazaneckiego, słynnego polskiego kompozytora, który skomponował na przykład
taką piękną piosenkę jak Od nocy do nocy. Państwo ją na pewno znają z repertuaru Haliny Kunickiej. A z repertuaru Janusza Gniatkowskiego, jednego z największych, najpiękniejszych głosów polskiej piosenki. Wielkiego artysty, gwiazdora, który był bożyszczem tłumów, który był ulubieńcem publiczności, za którym pensjonarki szalały, po prostu szalały. Dziś niestety nie ma już pensjonarek i nie ma Janusza Gniatkowskiego, ale legenda po nim i pamięć pozostała. No i jest festiwal piosenki imienia Janusza Gniatkowskiego w Poraju, który rokrocznie organizuje jego żona Krystyna Maciejewska-Gniatkowska, autorka tekstów piosenek i piosenkarka. Poznali się Państwo na trasie koncertowej i z tej trasy wrócili już razem jako para, zakochując się w sobie dogłębnie i do końca świata. Proszę Państwa, Janusz Gniatkowski to wielka postać polskiej piosenki. Jego urokliwy, wspaniały głos za chwilkę zabrzmi. Oczywiście jest to long play, więc nie będę już korzystał z tamtego oto gramofonu z lat 50. typu Bambino, to jest troszeczkę późniejszy, ale na tej samej zasadzie odtwarzacz lampowy, tylko już skorzystam z nowoczesnego gramofonu, no, innego typu, prawda, z wkładką magnetyczną. Janusz Gniatkowski zaśpiewa zimową piosenkę i w trakcie ja jeszcze pokażę Państwu zdjęcia, dwa zdjęcia pana Janusza Gniatkowskiego. Ciche świerki pod śniegiem stoją białym szeregiem. Wszystko dzisiaj tu piękne i wygląda inaczej, bo ty ze mną, kochani, już na zawsze zostaniesz. Miłość drogę nam dzisiaj wyznaczy. No i popatrz, dziewczyno, jak się wszystko spełniło. Sama dziwisz się sobie i mnie. Idziesz ze mną pod rękę, śpiewasz ze mną piosenkę, chociaż wiatr śniegiem w oczy nam dmie. To właśnie śnieg, który spadł dziś nad ranem, calutki świat o promieniu rozjaśnił. To właśnie śnieg przyszedł z mowy, kochanie, i od razu nam wszystko wyjaśni. Śnieżna gwiazdka malutka przyfrunęła cichutko i figlarnie na rzęsach siano. Ja ją zdejmę ostrożnie, ustami czy można. Powiesz tak, powiesz druga znów padła. Spójrz jaki śnieg, moja miła. Ja cię przez zaspy przeniosę na rękę. I teraz każdy już wie, teraz każdy już wie, jak powstała zimowa piosenka. Przeniosę na rękę. I teraz każdy już wie, teraz każdy już wie, jak powstała zimowa piosenka.
piosenka. To była zimowa piosenka. No i na zakończenie wracamy do Mieczysława Foga, ale tym razem nie przedwojennego, tylko powojennego. Piosenkarz Mieczysław Fog, wcześniej, zanim od 1938 zaczął swoją karierę solową, zaczął sam śpiewać jako solista, piosenkarz na płytach, był członkiem chóru Dana, chóru Władysława Daniłowskiego, jednym z kilku panów rewelersów. Śpiewał głosem barytonowym w tym chórze, później był właśnie piosenkarzem, a po wojnie był też kierownikiem wytwórni płytowej, wytwórni Fog Record, która to mieściła się w jego mieszkaniu przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Tłoczył płyty gramofonowe z etykietą Fog Record. Najczęściej sam śpiewał na tych swoich właśnie płytach, które sam produkował. I będzie nam śpiewał Pamiętasz, z Sankami jechaliśmy miła, przepiękną piosenkę, do której słowa on sam napisał. Specjalnie dlatego ją dla Państwa wybrałem, że właśnie autorem słów jest Mieczysław Fog, a muzyki Władysław Dan Daniłowski. Mieczysław Fog nagrał w Syrenie Rekord, największej wytwórni warszawskiej, przedwojennej polskiej wytwórni w Syrenie. Nagrał przed wojną ten utwór, a właśnie później, po wojnie, właśnie w 1946 roku nagrał jeszcze raz, już tylko przy akompaniamencie fortepianu. Będzie akompaniował pan Białoskórski. Posłuchajmy właśnie płyty wytwórni samego Mieczysława Foga i piosenki napisanej właśnie przez samego Mieczysława Foga. Kochana, kochana, to jest taki tytuł tej wzruszającej piosenki, która pożegna nas jednocześnie. Pamiętasz, z Sankami jechaliśmy miło, śnieg padał wielkimi płatkami, przed nami się drogę płótno dzieliła, ściana pedrunia pani. Widem do serca najdroższe serce, a miłość paliła krana, tulinem w ręce maleńkie dziecięce. Proszę Państwa,
ze starych płyt dzisiaj śpiewali dla Państwa Marta Mirska, Jerzy Chmielewski, Zenon Jaruga, Janusz Gniatkowski i Mieczysław Fog. Bardzo dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie z piosenką Retro. Mam nadzieję, że poprzez muzykę wprowadziłem Państwa w dobry nastrój, który będzie towarzyszył Państwu nie tylko do końca dnia, ale jeszcze przez kolejne dni, jeszcze przez kolejne tygodnie, poprzez święta, aż do kolejnego naszego muzycznego spotkania, czy to zdalnego, a miejmy nadzieję, że już na żywo. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję panu Danielowi również jeszcze raz za zaproszenie i Państwu, którzy byli ze mną, byli z piosenką Retro. Słuchajcie Państwo piosenek Retro. Maciej Klociński dla Państwa dzisiaj zdalnie. Dziękuję. To my bardzo serdecznie dziękujemy. Jak widać tu w dyskusji na czacie, świetny pomysł tego wykładu na dzisiaj. Wprowadza świąteczny nastrój oraz chwilę zadumy i relaksu w tej mimo wszystko krzątaninie, jak piszą nasi słuchacze, więc tutaj wielkie podziękowania dla Pana, Panie Macieju. Tym razem w zupełnie innej roli niż zazwyczaj, bo nie przy pianinie czy fortepianie, ani nie innym instrumencie, ale jednak przy czarnych, pięknie trzeszczących płytach mogliśmy poczuć ten niesamowity nastrój zarówno dawnych czasów, jak i tego zimowego, co prawda może nie za oknem, ale jednak okresu przedświątecznego, więc tutaj wielkie, wielkie i gorące podziękowania za to, że mogliśmy w tej formule. Cieszę się i mam nadzieję, że faktycznie się sprawdza troszeczkę w tych trudnych czasach ta nowa forma naszych spotkań.